Cześć, tu Michał. Dzisiaj mamy spływ kajakowy, czy tam bardziej pontonowy. I mamy pinpacka. Jaki pinpack? Tu jest napisane pinpack, widzisz? Robi wrażenie, jakby był dla zabawy. Cieniutkie. A ma wyporność 300 kg. Teraz zobacz, tu mamy worek. Worek jest taki, że go zobacz, tutaj doczepiasz. No. Zbierasz powietrze i dmuchasz ponton. A tu masz siedzisko, a tu masz fotelik. Możesz dmuchać fotelik. Dzisiaj płyniemy jeszcze z Piotrem. Piotr ma gumoteksa. No tutaj masz fajnie, bo tu masz... Jest normalnie komora, nie? I tutaj też masz, nie? Zapakujesz wszystko. Oj, fartuch. Patent mają niezły. Tu masz takie drabinki. Ciekawe jak to działa. Kurczę. I co, fajnie? Tak, ale dlaczego nas tak kręci? No bo ja zacząłem kręcić, wiesz? No, no rewelacja. Teraz jest lepiej. O, właśnie teraz cię widzę. I jak tam? Bardzo fajnie, zobaczcie. Że jesteś cała brudna. A tam Piotrek, zobacz. Uwaga, gołędzie. No widzę, widzę. Co to za dziwne coś, co można nagrywać? No fajnie mam zrobione, nie? Uważaj na głowę tylko, Lenko, czekaj. Prosna jest śliczna. Fajna wycieczka. Sam ponton sprawdza się. Kilka razy już zahaczyłem jakąś gałąź. Bez żadnego problemu. Psychę wybiera, ale generalnie nic się nie dzieje. Więc jest świetnie. Nurt jest dosyć. Nie sądziłem, że aż taki. Jeden minus, nie wiem czy to wynika z tego nurtu, czy z specyfiki tego pontonu. Normalnym kajakiem pod prąd bez problemu podpłynę. Tym z Lenką, masakra, ciężko. No, ale z drugiej strony on ma tak naprawdę służyć temu, żeby przewieźć ciebie i bagaż, w tym rower. Do tego sprawdzi się super. Ta podłoga, która nie jest dmuchana, ma taką właściwość, że się rozciąga. Więc jak jesteś ciężki, to dupą szurasz od niej, jeżeli jest płytko. I to, jak przepływa się przez jakieś konary, może bardzo przeszkadzać. Poza tym, jak na razie, super. Jest fajnie. I jak płynęliśmy już, to zahaczyliśmy już kilka razy i nic się nie stało. Raz były takie te gałęzie, co musieliśmy przez nie przepłynąć. jest już tak. No dobra, no to se popraw, tak? I jedz. No właśnie. Trudno się jak tu się piłować. No piłuj. Piotr wpadł na jakiś pomysł, że będzie chciał skoczyć z kajakiem ze skarpy. No jak byłoby z mostu jakiegoś, nie? Jakiś tam będzie w Żydowie. Też no. Jak tam? Fajnie! Musimy jeszcze wrócić do kapitału. Nasz spływ zaczęliśmy w Ołoboku, płyniemy Prosną aż do Kalisza. W tym momencie dopływamy gdzieś do okolic Żydowa. No, za Żydowem jeszcze ładny kawałek. Planujemy przypłynąć park i cumujemy przy teatrze. Lena się spierdziała na końcu. No spierdziałaś się? No tak. No i bardzo dobrze. Bo na dworze dupa może. Co? Można pierdzieć na dworze. No. Lenka, płyniemy już 3,5 godziny prawie. Jesteśmy w Żydowie. Jeszcze ze 2 godziny będziemy płynęli. Fajnie. Tak? Tak. Podoba ci się? Tak. No to super. Płynęliśmy już do Kaliskiego Parku. Łap nie czuję. 6 godzin prawie płyniemy. Przepłynęliśmy 20 km. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten pontonik. Wyporność super. Bagażowy zajebisty. Natomiast jeżeli ktoś chce nim pływać, to z nurtem ok, płynie się. Ale jak płynęliśmy od kolejówy tutaj na Prosnę, gdzie praktycznie nurt to jest taki, że się stoi w miejscu albo się nawet cofa, to się tak umęczyłem, że to jest masakra. Faktem jest, że Lenkę mam i to na pewno nie pomaga, ale jak masz duży bagaż, to jest to samo. Czyli kajak super na przedostanie się na drugą stronę, na przetransportowanie bagaży, jako taki survivalowy, albo dlatego, że możesz go ze sobą zabrać, mobilny, rewelka. Do pokonywania dużych odległości kajak. Uwierzcie mi, że zmarła mi cała pupa. Od czego? Od wodospadu wielkiego! No to cześć. Na razie. Cześć! O.